Hej, yo, cześć, witajcie, Symak, czuje ze mną Bezi. Hej. Benga niestety nie ma. Mamy buleta z naszego z bazy. I proszę cię, nie rób tego. Ja wsiadam na giema Winchestera. A więc tak. Nie! A więc tak, jedziemy pod bazę. Buletem on mnie wysadzi, ponieważ nie mam itemów. Bo zginął, bo buletem się wysadził. Ahahaha, to teraz ustalę, dlaczego mamy drugiego buleta. Co? Znaleźliśmy go. Chuja. Alaksi, ty co ty mi robisz w ogóle? Ty weź się ogarnij, chłopie. No weź, mam dwie klatki, nie? Jeszcze przy bazie stoję. Co? No żartuję. Już się ogarnęło. Dobra, ogólnie plan taki, że miałem 7,5 godziny nagrane. Zginąłem sobie w pizdu przez mój głupi błąd. Bo nie potrafi jeździć samochodem. I dobrze, że tego nie widzieliście, ja miałem zamiar to nagrywać. To dobrze, bo to by było żałosne. Chociaż pewnie bym tego nie wrzucił. A naprawdę, to wyglądało bardzo żałośnie, ludzie. I teraz tak, Bezi prowadzi... O, koleś. Uzbyłem. No i tak właśnie zginął. Dawaj, dawaj, ostrzela do nas. Opony przebite. I tak się stało, tylko że on wtedy się zatrzymał. A ja jestem mądrzejszy i jednak postanowiłem jechać dalej. Zawracamy, ty wiesz o tym. Napraw tą oponę i zawracamy. Ja mam, kurwa, shotguna. Takie coś, co... Hit i krwawi noga połamana. To wyjdź z auta. Dawaj, zawracamy zaraz. Ja mu granata rzucę pod nogi, mam dwa granaty. Nie da się rzucać, będąc w aucie. To będę na X. Ej, na X właśnie, czekaj. Ale tak bardziej z tyłu, żeby on mi od razu nie zajebał. Ej, czekaj, stój, bo muszę zmienić broń. Granat czy Winchester, bo nie będę mógł wtedy zmienić. Winchester. Dobra. O, i zmienię sobie teraz DPI, super. Dawaj, skurwola. Jak go tam nie będzie, to musimy wjechać w głąb. Jak mu przypierdylę... Nie, gdyby się go gonić, już tutaj był wcześniej. Dawaj, wjedź tylko tutaj na początek miasta, ja ci mówię, że tu będzie. Tu na lewo strzelam, że gdzieś biegnie. Nie ma go. Zesrał się. Rozumiem, chcesz się odbić za to, za tego zgona debilnego. Każdego, kogo widzimy, to zawracamy. Czemu mi tepa w ogóle tak ten? Jadę 180 na godzinę. A wiesz co? Mniej laguje, jak jestem tutaj. Wiecie od razu na... Znaczy, wiesz co? Czekaj, ja wysiądę i ty sobie jeździ dookoła, okej? Okay? Nie podchodź do bazy za blisko. No wiem. No ja nie wiem właśnie. Dobra, na pierwszy rzut... Na pierwszy rzut oka, czysto. Dobra, nie będę paliwa marnował, tu schodzi jak w smoku. No to jest military backpack, czyli ktoś tu widocznie, jeżeli był, to był, no już widać, że nie ma amunicji, nawet ktoś amunicję do M9 zabrał, no. Fuck, właśnie wziąłeś mi ten strój? A dobra, nieważne, już mam strój. Ale go wziąłem. To trudno. O, proszę bardzo, spas, dwa magazynki, PDW, dwa magazynki. Chyba ktoś tu nie był. Albo ktoś miał zawalony ekwipunek i tego już nie wziął. No tak więc dzisiaj ogólnie penetrujemy, jak mi się zapełni plecak, to wracamy, tak? O, campus backpack, check backpack. Subcio. Morfinka, a wezmę. Bo nawet z bazy nie wziąłem. Dobra, biegnę na drugą stronę. Jedzenie, a wezmę chuj tam. Już nawet pół plecaka nie mam zapełnionego. Hatchet leży, proszę, nie. Czyli ktoś tu był. A nie, to nie hatchet, bo subciu. Infield biorę, bo mamy trochę magazynków do niego. M9, empty soda cans, shit. Painkillery nie biorę. Tu jeszcze coś jest, o, google są. Nie. Lornetka. Pizda, znaczy pizza. Ty żyjesz tam?
Winchester bez ammo, czyli no ktoś był na stół. Zegarek. Druga lornetka, jeszcze kanister tu jest. A, biorę, a co mi to? Shotgun, a nie, to dwururka, to won. Tu zbugowane itemy. M9. I tu ostatnie. Granat jest, ale nie mogę podnieść, bo mnie ząbeki. Dobra, walić granat nawet jeśli. Idę już do ciebie. Ustaw się normalnie przed mikrofonem. No jak, normalnie jestem. No teraz, bo wcześniej, przez chwilę było cię takie dziwnie słychać. Dobra, wsiadam tym razem na G. Czyli baza wojskowa. No, podróż. I tak mam, tylko na razie żarcie zebrałem, PDW, itp, itp. Ciekawe, czy radar już naprawili w tym miejscu. A, naprawili go. Bez zetek wolno jedziesz. Tyle, ile się da. Nie zrozumiałeś mojego przekazu. No właśnie nie. O, tu jest właśnie ten pechowy szpital. Nie, nie, to nie tutaj. Nie tu zginęliśmy. A no tak, dobra. Ogarniam. Co wad? Niewidzialna ściana, lovely. No właśnie, ty uważaj na tę niewidzialną ścianę, bo ostatnio je tak lubisz, że... Sorry, ludziska, że mi FPS-y spadają momentami. Zwłoki już widzę. Daj się wpi... No wysiadaj! No wysiadam, no jest opóźnienie, no moja wina. Ja nie mam opóźnienia, wad. Patrz, napiszę tak. Widzisz od razu. Ej, wrzucić tam granat? No nie, jak nikogo nie ma, no to wiesz, nie ma po co. Ja będę krążył wokół tej bazy wojskowej. Wbijać cię tam i zobaczyć, czy ktoś siedzi? No wbijaj, wbijaj, no po co, a po cholerę cię tam podrzuciłem. Ej, ja mam 15 FPS-ów, coś jest nie tak w tej bazie, czyli jest dużo ludzi. Nie. Fajnie, wejść nie mogę. Bo czemu by tak? Dobra, CZ-ta? Nie, Winchester. I temu prawie tutaj nie ma, no nie wiem, w środku będzie. Nadal pukacie tego czwartego typa. Wat! Czemu ja mam 10 klatek? Jak ja mam kogoś zabić? Zaraz chyba resetuję kompa, nie? No nawet nie próbuję. Tu jest czysto. Czyli albo ktoś na wieżach. No nie, no bo po prostu jeżdżę, nie? A sprawdziliście tego typa, który jest... No nie, no na razie nie, no jeszcze nie byłem po niego, nie? Teraz idę. Fat. Ja myślałem, że ty już do środka wszedłeś. ...16.59, to 12 minut temu. J... Nic nie miał, podstawowy, goły. Tylko boję się tam wbijać, wiesz? I już, kurwa, jebie do mnie. Wiesz co, idę hangar najpierw sprawdzić. No tam byłem już. I co, nic nie ma? No nie ma, mówię, wbijaj do środka. Ej, no ale ja mam bez jaj, no mam 12 FPS-ów. Słuchajcie, to są slajdy, ja robię cięcie. Jak umrę, to trudno na nagraniu, poza nagraniem, ja ZW. Dobra, wracamy na nagraniu. Słuchajcie, była taka akcja, że wbiłem się do bazy. Wysiadł. I byłem... Aha, no tak, zapomniałem. I broń mi oddaj. Już. Była taka akcja po prostu, że wbiłem się do bazy głównym wejściem. I miałem grant w dłoni. Aż tu nagle na kucku dwóch typów uzbrojonych po zęby. W różnych strojach tam. Jeden był miał ten taki... Na razie weź naprawiaj, zaraz cię wyrzucę. A to cały czas się naprawia, bo przecież tego buga zrobiłem. Aha, dobra. Kurwa, 42 ammo mam. To dam ci połowę. Po 21 mamy. I zwyczajnie pierwszy odruch rzuciłem granat, tak? I oni, słuchajcie, nie uciekali, bo nie widzieli, że ja coś miałem w dłoni i że coś rzuciłem, tak? Ja próbowałem uciekać i mnie zastrzelili. Po sekundzie, po tym jak mnie zabili, oni wybuchli, jeden, znaczy było ich dwóch, jedne zwłoki zostały tam, a drugi prawdopodobnie jakimś cudem uciekł lub coś takiego, lub się wylogował, ponieważ no niestety, nie wiem dlaczego, ale itemów nie zabrali. Wszystko co miałem, wszystko odzyskałem, w ogóle się ubiorę. A ja dam ci ten strój gili, bo mam go przy sobie. No tamten dobra, sobie, dobra. Tamten wyciep. Nie no, ten wezmę do bazy. No dobra. Stroje są,
OP. Gili gili sweet. Tak, Omaha. Gdzie jedziemy? No nie wiem, może w jakieś bezpieczniejsze miejsce tym razem. Lewy górny róg. O, tam możemy się przejść. Tam dawno nas nie było. No czy byliśmy, ale... Można zlutować fajnie. Teraz do auta możemy chować itemy, tak więc możemy sobie jeździć, że oho ho. Tylko wiecie, najgorzej jest z tymi brońmi, nie? A później co? Później zamieniamy się na motocykl i po spawnach. No, można. Bo autem to po spawnach nie warto po tych górach, bo ja to się aż boję. Ale coś tam. Ostatnio farta mamy do aut. O, i patrz, znowu mam 15 klatek. Takie spadki dzisiaj są, nie wiem co jest. Koleś? Zębek się zaraz widzisz? Biegnę za kimś. Itemsów, bez itemsów. No. Ach, przeklęte miasto, w którym Mak się rozginął. Fy. Nie było spawna, więc nawet nie warto patrzeć do tego. A więc pokażę wam, jak to mniej więcej wyglądało. On podjeżdża z tej strony. Jest czterech ludzi, on się zatrzymuje. Oni zaczynają do nas strzelać. Tak, no chyba głupi jesteś. Zatrzymałeś się, nie? Ja jechałem cały czas, tylko no, wolno. Dobra, jechał w ten sposób, czekajcie. Aha. No mniej więcej tak to wyglądało i zginęli. I zginął. Taki żywot Maksiora był. 7-godzinny. Ej, bez jej mam cały czas mało klatek. Albo coś wgrywali. No dzisiaj 80 mega się pobierało. Ciekawe co tam dorzucili. Strach myśleć w ogóle, nie? Nie. No, ale niżej są klatki. Ale spokojnie, ludzi z hełm, niedługo będzie coraz lepiej. W marcu będę miał procesor nowy, i5. Pewnie jak oglądacie, to jest marzec, więc powiedz w czerwcu. Nie no, ale w końcu u mnie lagi zostaną zażegnane, mam 150 nadzieję. Odcinek. Niestety jeszcze trochę muszę przetrwać. No, ja też. Ale później to już będzie tak jak spłatka. Jezu, kurwa, ty jaki... Wysiadaj! Idę sprawdzić spawny. O. Spawn number... A nic. Nic nie ma. Jakby mi jeszcze nie klatkowało. A to jest jak się wkrywa mody GTA 5 do San Andreas. Like a pro. Niestety nie ma nic. Hatchet, lornetka, kanister. Tu nic. Lisa, chciałeś rozjechać? Hitpack, VAT. VAT? Nie, on atakuje moje auto. O, widzisz, to może teraz udać. Nic tu nie ma, to jest tak ogolone, że tylko, nie wiem, zajrzałem do 10 kupek itemów i dopiero znalazłem jeden ten hatchet tylko, nic ciekawego. Jeszcze tylko idę tam na lądowisko, czekaj. Koleś, to ty, nie. To ty, dobra, Boże. Jezu, kurwa, weź mi nie strasz. Czekaj, jeszcze na lądowisku nie byłem, idę przelecieć, bo widzę kanister. Idziesz przelecieć lądowisko, mry. No, oj, tu widzę, kurwa. Kocham te zębiaki, nie? Pizdę jego mać. Zamiast w jakich powiedzeniach haczeta, to nie. Co ja się będę? Ja mam ludzi od tego. Nie wiem jak wrócisz, jak nie masz od tego ludzi jeszcze. Są moje fansy, tu jest tylko. No wsiadaj, bo to auto czekaj, jest... Czekaj, tu jeszcze nie patrzyłem. I przy domkach muszę zobaczyć. A walić te domki, chodź. No, a później czemu mamy tak mały temu? Bo giniesz. No. Z nimi. Dobra, jakie plany, gdzie się kierujemy? Spokojnie, trzeba naprawić auto zaraz gdzieś. I spakuję wszystkie itemy do auta, wiesz?
i zatankujemy przy okazji. Light, no to wiadomo gdzieś tutaj. I można później do stacji zahaczyć. O, to tam gdzie nam kiedyś ukradli bandito, też tak myślałem. Tylko wiesz tu, żeby nie zjechał. Spokojnie. Zatankuj go. Winchester na plecach oraz Winchester w łapie. Like dobra, a pro. Teraz tak, czekaj, wrzucę itemy do niego. On ma 69 slotów, no to nie jest źle. 69? No. Czyli taki drugi plecak mamy, nie? Co ty tam odkładasz w ogóle? No dużo mam, no jedzenie, picie, karabiny, spasy, Winchestery. Mam 5 kanistrów pustych, hej, to trzeba zahaczyć naprawdę o ten, nie? Dwa razy tank parts, a wziąłem, bo i tak nic nie było, to zawsze to coś. Strój. Szkoda, że się można łączyć oddzielnie z dźwięków silnika i dźwięków otoczenia, bo dźwięk otoczenia był na 100, a silnik wyglądał na 5. Dobra, nie naprawiasz? Chcę naprawić, no ktoś rzucał itemy do niego. Tylko oczywiście tym bugiem, bo bezpieczniej. A sloty można dokupować, czy nie? Mhm. Czekaj, tak znajdę. Jak wtedy. A Humanity jest 500, na plus to idzie, tak? Czy na minus? Na plus. Muszę punktów GP nałapać. Ale trudno się teraz te zębiaki bije. No właśnie zauważyłem. Naprawia się dalej. No tak więc słuchajcie, tamto auto, no, tego buleta nam ściągnęli na 2 szoty. Więc słuchajcie, shotguny są naprawdę OP. A ty co kurwa, w drwala się bawisz? Byłyby 4 szoty, ale on postanowił rozwalać buleta po drodze sobie. No i taki chuj niestety, nie? Wsiadaj. Jeszcze mamy trochę miejsca, to możemy lootować. Tylko wiesz co, po drodze jak jakaś ta stacja to... O właśnie, może zahaczymy o jeden spawn tego, co? Pomiędzy budynkami i bandito? No, light. I tak mamy po drodze. Gdzie widziałem... Nie, dobra, nie wiem. O, i można wiesz gdzie wjechać jeszcze tam, gdzie jest ten wielkie coś, kurde. Do podciągania aut, czy jak to się nazywa? Ten dźwig taki. Tam koło narkotyków, nie? Wiesz o czym mówię? Nie wiem o czym mówisz właśnie. Wczoraj tam byliśmy. No to fabryka narkotyków? No to mówię, narkotyków, nie? Tak, z jakim tym dźwigiem wyjeżdżasz? Dźwigiem w sporcie. Dzięki za 9 klatek. Czekaj, dobra, walić na stację benzynową, gdzieś później. Do szpitala już mogłeś tu wjechać, byśmy zobaczyli czy są medkity. To bym zabrał. Medkitów nigdy za dużo. Tylko te zombiaki, tutaj jest ich kurwa tak dużo. To wysiądź tutaj i idź na kucaka. A ja sobie zrobię patrol. Patrol paka. A ja sprawdzę czy jest bandito na szybkiego, bo jestem obok akurat. No to jedź. Jak mnie zajebio to... Trudno. No, mam twoje rzeczy. Mam większość twoich rzeczy. Jest? Jest? Nie! Dochowałem! Ja zapomniałem o tym uskoku tutaj. Ej chuj, jak nie ma tego to biorę i tak bandaż. I tak mam cały plecak pusty i jeszcze mam tyle miejsca w tym. No bandaże wychną się przydadzą. A więc tak. Mam złe wieści i... złe wieści. Które wolisz? Umarłeś. Które wieści wolisz? Wylogowałeś się z serwera. A które wieści wolisz? Dobrych nie ma. Po pierwsze rozjebałeś auto, po drugie wylogowałeś. No złe wieści czy złe wieści? Złe. Złe są takie, że są złe, a złe są takie, że nie ma bandito. Ha, Jezu, od razu mi ulżyło. No pewnie myślałeś, że auto poszło up, co? Dobra, nie było żadnych medkitów, ale wziąłem trochę morfinek, bandaży. No już jestem. I trochę. Parę painkillerów. Wow, ściana! Boże, to auto jest tak mało przyczepne do ulicy. Dobra, gdzie teraz? No, ten pomiędzy budynki. No wsiadaj, bo te zombiaki myślą co innego.
Dzięki za 16 FPS-ów, kurwa, kocham tą grę. Siadłeś? Tak. Ja jebiks. O, zwłoki. Widziałeś? Walić zwłoki. Za dużo lutu mam. Znaczy nie jest to najlepszy lut, ale po prostu lut, nie? To już... Kurwa, jak klatkuje. Tiri tiri piri pum. Wybuchnięty rower. Nie wiem, to jest tak, tak nielogiczne. No to, nie. Jakby to był motorower, to jeszcze nie. Spokojnie, sytuacja jest opanowana. No wiem, że jest opanowana. Jeździ tu kurwa z takim. Jezu Maria, to jest koleś. Czekaj, naprawiam auto. Idź go zabić, siekiery. Mam 40 amunicji do shotguna, a pisze mi, że on 21 normalnie. Jak leci na tego zombika jednego, biednego. Jep, 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 jep. Jak go dobiję. O. I teraz ten moment, nie? To co, mogę prowadzić? Nie! Dobra, gdzie teraz? Tutaj, o, zobaczysz. Stację musimy zahaczyć. To był bazę wojskowy tutaj. No, najgorszą stację, jaka była, to wybrał, nie? To ta w los, obok Los Santos. I wiesz co, jeszcze możemy zajrzeć tutaj koło tego portu. Tam są też dwa spawny aut, nie? Kamperów, no. Wiem. Ale kamper. Tak, jeszcze wejdziemy do bazy sprawdzić, czy jest łódka, patrioty, tutaj wjedziemy, nie? No dobra. Nie no, żartuję, bo tam się nie zmieścimy autem. Jak się nie zmieścimy? Dobra. Tankuj. Chuj, że tu nie mieliśmy tego robić, ale co tam. On sobie jeździ, oczywiście ja mięso armatnie, nie? Przy bazach wszystkich, co tam, kurwa. Jeden hardcore zawsze musi być w teamie. Dobra, chodź tu. Już zaatakowałeś wszystkie? No 5 miałem, nie? Aha. A nie 50. Tym tylko kurwa setkami. Myślisz, że ja tu operuję? Nie no, nie wiem co jest. Coś się haczy, naprawdę kurwa. Nie wiem. Jakim fartem wjechał w ogóle. No nie. Nie, to nie był fart, to był zwykły, czysty skill. Znowu tam chyba łódka stoi. Nie ma żadnej łódki, to ten dupc. No żagiel tu jakiś kurwa sterczy, nie widziałeś tego? A mieliśmy na narkotyki jechać tutaj, ominąłeś? Ja chciałem jechać na lotnisko sprawdzić, czy jest auto i co? No dobrze. A tu dobre itemy znaleźć. Właśnie, idziemy po łódkę i płyniemy tam na tą wyspę? Jak wrócimy? Można, może. Może. Tam tyle lutu było. Można się przepłynąć i wziąć wszystko, dosłownie. Zawsze się zbiro. A nasze namioty są ku pełności. Znaczy niektóre oczywiście. No kurwa 10 klatek, no kurwa. Tu nic, to chyba od wczoraj nie... Nie, dobra, tam jakiś placek leżał, a wtedy nie było. O Boże, strzelam, że będzie, kurwa. Jak będzie, a my nie mamy opon, to cofamy do bazy. Nikt raczej nie powinien zajebać. Będzie, patrz, pa, już tu stoi. Już, LOL jest! Nie ma. Jedź cały czas prosto, może tu będzie. Chciałbyś. Ale oczywiście, żeby jechać szybciej z lotniska, posłużę się drogą ekspresową. Czyli wyskoczę ją na końcu. Mhm. Ale na dwie opony dawaj. Jesteś tego pewien? Ja
Nie no. O, w dupę. A! Myślałem, że się w dupie na ten dach. No to już by było po aucie. No chyba, żebyśmy mieli jakiś dźwig, no to naprawdę byśmy dali radę. Narkotyki są plujące, bo są po 2000. Już coś tam widzę, a nie to jakiś wózek. Fuck. Korwa, no nie. No lipa straszna, znowu aut, nie ma żadnych. A kolejne by się przydało. Aha, właśnie, te... Koleś? Biegną zombiaki do kogoś. Właśnie, trzeba sprawdzić później ten, w śmigłowcach tą linę, nie? Którym to się rozwijało, B, tak? B. Wiesz, że idziemy na Mont Julia. Chyba się pojebało. To ja wysiadam, ale... Poczekam na dole. No nie chcesz dreszczyku emocji? Nie, dzięki. O, Bezi trzeci, 4 godziny już ma, jeban. A zginąłem, miałbym 11. Gdyby nie granat. Granaty wymiatają. Ktoś chce tam bazę pierdolną, widzisz? Gdzie? Tam z tyłu, na wysypisko. Wczoraj tego nie było, jak jechaliśmy. Jakiej bazy? Tam żadnej bazy nie ma. Tam jest za siatką takie, widzisz tam... To nie jest baza! A co? Jakiś dodatkowy element? No wcześniej tego nie było. No to mówię. Wcześniej znaczy dobę temu, nawet nie całą. Już wiadomo dlaczego tak spadają klatki. A. Tylko tobie. Tylko pamiętaj, że tutaj też kółkowałem i dachowałem, więc wiesz. Albo jednak to jeszcze jakaś baza. To jest baza. Chyba. To jest chyba baza mała. No. Albo miniaturowa. No. Coś tego typu w każdym bądź razie. Zlewa się z terenem tak by the way, nie? No. No tutaj same hangary. Wysypiskowe to wisz. Dobra, to co, dawaj do bazy. Jakiej bazy? Naszej. Wiesz, jeszcze idziemy sprawić lotnisko, skatepark. Co ty chopi? Dobra, to najwyżej zrobimy jeden dłuższy odcinek, bo słuchajcie, mam takie lagi, że muszę wyjść z gry, więc... Lipton straszny. Więc jeszcze chwilę. I końc. Ej, właśnie tu było wtedy bandito, pamiętasz? Nie ma go, przecież specjalnie jechałem tak blisko. A traktor, pamiętasz gdzie był? Nie, teraz ci pokażę, co to znaczy oszczędność silnika. Chyba wiem to, nie? I to jest realne chyba, nie? No wiem, dlatego mówię, pokażę ci oszczędność silnika, nie? Wow. No nie. Rozwalamy stację? Niezniszczalne wózki oczywiście. Tada. Dawaj na tym. Zabijemy się. Skakuj do wody, śmiało. A zdziwiłbyś się, gdybym teraz do niej skoczył, co? No. Ej, tu są też często itemy. Tu weź powoli. Jest. Nie ma tu nic. Tam koleś stał, ale co tam? Nudzi mnie ta zwykła droga, jedźmy górami. Jak sobie chcesz? I zaraz będziemy dachowali razy 10, ja wam to mówię. To po prostu niemożliwe, żeby to się nie stało. Z nim, za kółkiem. Ale chociaż chuj tam, jak ja bym jeździł, to byśmy przed bazą już chyba wybuchli, nie? No właśnie. Co to? Drewno tam było, stój! O matko boska, zabiję cię! Ratusz jedziemy, nie? O mój Boże! Mam zawał. Nie rób tego. A teraz snajper z latarni, jeb. O mój Boże. O Jezus Maria, hopie. Czego żeś się wystraszył? Ja jebiks. Tego drewna tam, wiesz.
Tak zawsze jak mówisz, jak jest koleś, to zawsze można dostać zawału serca, nie? Koleś. Ale się obsrałem, nie? No. A teraz chyba ogólnie naprawdę te spawny są rzadziej, tak mi się zdaje. Jak cię tepa, lol, tekstury się nie ładują. Super. Plus wjazd na chatę. Aniu. Ewentualnie możemy jeszcze port sprawdzić, bo tam się nikt nigdy... O właśnie, wiesz gdzie mieliśmy jechać? Na to dobudowane w M1. Tam jest tyle itemów, że to głowa mała. Wiesz o czym mówię? Tam koło portu. Wiem. To tam trzeba teraz pojechać. Mamy dużo miejsca, więc się wszystko pomieści. Jeszcze lotnisko, spokojnie. Może sam to będzie, fajnie by było. No, jakby dospawnili, to fajnie. Aby się zdziwili, nie? Pierwszy patrzą, kto podrypał. O, my, nie? No, dobra, spawnią w tym samym miejscu. Ja widzę już kałachy, bier i temy, ja tutaj... Weź mnie, kryj. Kucaj. Co? Co masz? Nie, że coś mam, tylko chyba tu nikogo dzisiaj jeszcze nie było. A ja nie, ale nie ma ammo. Czyli ktoś był. Ale bronie przynajmniej są. Boże, myślałem, że to koleś podbiega mi do auta, nie? Kurwa, się sam zesrałem prawie. I tak najlepsze jest moje w jednym odcinku. No, to najlepsze było. Tego trzeba sklejka zrobić. W Berka się bawił z nim? Dobra, iść tam jeszcze na szczyt zobaczyć, czy nie? Czekaj, nie, tam coś jeszcze leży. Tu coś jeszcze jest, czekaj. Patrz, i PDW, i bym nie wziął. I to za ammo. A może i takie PDW kiedyś ocali nam życie. Dobra, dawaj, chcę wsiadać. Byłeś zobaczyć ten, czy jest ten motocykl? Nie no, czekałem, tutaj sobie jeździłem. Nie ma. Chyba zjeżdżamy tutaj w dół. Tylko tu są te kłody, powoli, proszę cię. Wdech i wydech jak na porodówce, pamiętaj. No, podstawa. O, zobaczymy czy jest redzina przy okazji. Nie no, no jest trochę tych spawnów, nie no, ale... To ograniczenie to... Niestety. Tak to wszędzie było auta, nie było za szczęście. Jedno na drugim stało momentami. Teraz taki wał, nic. Teraz lotnisko? Mhm. Ale najpierw się wpieprz tam na fulla. Tam dalej pojedziemy sprawdzić, co? Tutaj przeskoczy i przeszukuj. I temu nawet nie ma tutaj. Przeskakuj i na górę, na mnie i na tego. Kurwa, jakie deal. Kurwa, zombiak. Muszę sobie wyekwipować hatchet. O nie, jeden zombiak, zróbcie. Ale... Jezu, to jest specjalnie teraz zrobiłem. Winchester bez ammo. Widzę Akacza. Bez ammo oczywiście. No to nie kampiliśmy na lotnisko, nie? I co, jest tam ktoś czy nie? Gówno tu tam czy... A loot? Loot jest. Tak? No, ale tam... weź tu mi najpierw podejść, bo już nie ma miejsca. Muszę schować do fury. To wjedź w głąb lotniska. Okej? Okay? Tu gdzie ja jestem. Nie masz miejsca, wad. No nie mam, mam 74 na... No full. No, 74 na 74. Czy tam 73. To musisz tu podjechać, gdzie ja jestem. Tylko proszę cię nie rozjedź. Aha, zobaczę skąd ty zlecisz, tak, nie? I weź mi osłanie. Ojejeje. 5 Winchesterów mam, kurwa. O kurwa, swojego też dałem. 2 haczety, PDW. Zombie cię atakuje, obronię cię. Dankę. Skąd ja? Aha, dobra, wiem już. A ta reakcja.
Nie no, bo mam kurwa tyle bandaży i mówię skąd, no przecież brałem, nie? Taki ogar szybki. Behind you atakuje cię skurwysyn. Jebany teleportujący się chuj. Chuj. Dobra, pusty jaki płynek, ale bullet jest już full. No to. Więc ty wsiadaj, a ja idę tam. Tylko mi najpierw, ty jedź tam, weź napraw. Naprawi auto. No to napraw. A ja sprawdzę tu hangary, a ty tam dalej jechałeś? No, na nic nie ma. Jasne. No. Ciekawe kurwa, kiedy tam byłeś? No, później? Ale lud jakiś był ciekawy, mówisz? No, tylko tutaj na wejściu. No to co, luce? O, twój strój. To wezmę ci. Będziemy je zbierali. Czemu mi F2 nie działa? Gdzie ten lód ty widziałeś? No, widziałem, że coś leży. Aha. O, tutaj, o, opona. Military backpack. No i co? No ale co, no przecież to mamy, no. I co z tego? I'm waiting for you. Dawaj, dawaj, siadam. To dawaj tam na te dobudowane tereny teraz. Dobra, tak więc słuchajcie, jakie losy nasze były, to wam powiemy w kolejnym odcinku, bo już tego nie będę nagrywał, ponieważ chyba mam klatki. Chyba dowiecie. Aha, powiemy, dobra. Powiemy, bo niestety mam takie lagi, że nie chcę tego nagrywać, nie chcę was tym kaleczyć, że tak powiem. Tak więc my jeszcze badamy parę terenów, żebym miał full EQ, wracamy do bazy, trochę lutu się zebrało. Tak więc w kolejnym się dowiecie, co będzie dalej, nie? Trzymajcie się, cześć, pa, pa. Eloska.